Spotykamy się nie bez powodu na Placu Zwycięstwa, dlatego że mój start nie jest wymysłem, nie jest próbą chwilowego zdobycia poklasku. Zaczynam walkę, rozpoczynam w tym miejscu właśnie kampanię, żeby zwyciężyć, żeby zacząć zmieniać Polskę i region. Nie idę po to do Sejmu, żeby zdobywać apanaże, idę po to, żeby pomagać ludziom, zwykłym ludziom. A przez wiele lat udzielałem darmowych porad prawnych właśnie w PiS-ie i wiem, z jakimi trudnościami walczą nasi rodacy, koszalinianie, ludzie, którzy mieszkają właśnie w okręgu 40. Dzisiaj jest ogromny przerost biurokracji, trzeba z tym skończyć, bo urzędnicy mają być dla nas, a nie na odwrót. No cóż, obiecują wszyscy, bardziej czy mniej zgrabnie, Łukasz też. Ja myślę, że piesek pogrzebany jest we wiarygodności, mi się wydaje, w ocenie kandydatów, bo tutaj są problemy, które wymienił, rybołówstwo, drogi, infrastruktura, to wszystko jest bardzo ważne. Natomiast wyborcy mają problem, jak przejrzeć i kogo, jak odsiać tych, którzy później rozczarowują, tych, którzy rzeczywiście będą wiarygodni. Cały dzisiejszy dzień chciałem być tutaj i będę. Spotykamy się na ulicach, na spotkaniach, przed kamerami. Dobrze żyć z dziennikarzami, to połowa sukcesu. Coś o tym wiem? Szanowni Państwo, no jest taka dziś sytuacja, że mamy 11 ośrodków dla uchodźców w Polsce. Miejsc praktycznie w tych ośrodkach nie mamy. Jeżeli chcemy w tej chwili, bo na tym stanęło, przyjąć 6-7 tysięcy łącznie w perspektywie tam roku czy ponad rocznego okresu czasu, no to ja się zapytuję, gdzie jest miejsce. Odpowiedzią też jest to na Państwa pytanie, że tego miejsca nie ma, dlatego że rząd wystosował pytania do włodarzy, do samorządowców, gdzie stawia krótkie, jasne pytanie, ilu są w stanie przyjąć uchodźców, na jakich warunkach i od kiedy? No to w jakim państwie my żyjemy? Ja też chciałbym się dowiedzieć, jeżeli chodzi o okręg 40, o Koszalin, o ościenne powiaty, czy takie pisma trafiły na biurka naszych włodarzy. Kolejna sytuacja. Jeżeli my przez lata sobie nie poradziliśmy z repatriantami, jeżeli ci ludzie, bo ich nie stać, żeby wrócić stamtąd do Polski, naszych samorządowców, na których zepchnięto tutaj właśnie tę powinność, nie stać na to, żeby z kolei oni ich ściągnęli do nas, jeżeli my sobie nie radzimy z lokalami komunalnymi dla osób najbardziej potrzebujących na naszym terenie, to jakim cudem znajdziemy tysiące miejsc dla uchodźców?